Koledzy pani z Japonii, tak, którzy byli, opowiadali mi tutaj taką wspaniałą legendę, że kiedyś wasze diabły japońskie żyły sobie spokojnie w górach i przychodziły na dół do ludzi, żeby z nimi zabawić się, popić, porozrabiać trochę, bo były wesołymi diabełkami. Ale przyszedł buddyzm, nastał buddyzm. I ja wtedy mówię, to poczekajcie, ja wam tą legendę dokończę i mówię, ale przyszedł chrześcijanizm i te wesołe diabły wykorzystał dla swoich celów. I diabły stały się złe, diabły stały się napastliwe, diabły stały się złośliwe, a oni mówią, skąd ty tą legendę znasz? A ja mówię, bo ta legenda, czy u was, czy u nas jest jednakowa. Jest sprawa tego rodzaju, że wokół diabła Boruty, z chwilą jego powstania, z chwilą ubrania go w kontusz, i to było też z tego tytułu, że szlachta wykorzystywała bardzo chłopów i na znak tego właśnie chłopi ubrali złośliwie diabła w kontusz. To też jedna z tych legend. Tu pani widzi kościół. To jest archikolegiata w Tunie pod Łęczycą, z którą jest związanych bardzo dużo legend z diabłem Borutą. Ten diabeł Boruta chciał przez lat 1000 ten kościół rozwalić. Podsadzał się grzbietem, podsadzał się paluchami, chce przewrócić dalej brzuchem. I na tym kościele są te ślady diabelskie i lud twierdzi, że wtedy będzie koniec świata, jak te ślady diabelskie zapadną się pod ziemię. Ze względu tego, że kościół jest zbudowany na bagnach, to on się osadza coraz niżej, więc starzy ludzie widzą, że jakieś tam, prawda, symptomy są, że ten kościół idzie w dół. Prawda, bo ja zawsze dociekam prawdy w legendzie. Prawda jest troszkę inna. Prawda jest taka, że te znaki pochodzą stąd, że kiedy szlachta polska szła do walki, szła na wojnę, to ocierała swoją szablę czy piki, prawda, o kościół, żeby była zwycięska, a nie zwyciężana. Żeby to im pomogło lepiej razić wroga. I w związku z tym są te wyżłobienia, które lud z czasem nazwał, że są to ślady Boruty. Boruta chciał ten kościół w różny sposób wywrócić przez te 1000 lat. No i dużo legend tu powstało. Ha 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 ha